Witam Państwa w Teatrze Ateneum, na warsztatach teatralnych. Warsztaty będą inspirowane historią tego teatru. W czasie warsztatów Wasza grupa zostanie podzielona na dwie części, a wynika to z tego, że bardzo dawno temu zespół aktorski pracujący w tym teatrze również był dzielony na dwie grupy, po to, żeby dwa różne zespoły mogły pracować na dwóch różnych scenach. Za chwilę zejdą do Państwa osoby, które będą z Wami prowadzić te warsztaty. Ej, co się dzieje? Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Zgasło światło. No i co my teraz zrobimy? Posiedzimy i poczekamy, aż ktoś przyjdzie i to naprawi. A pewna jesteś, że przyjdzie? Absolutnie. Okej. A może chociaż wyjdziemy na zewnątrz? Będzie trochę jasniej. Dobry pomysł. Uważajcie, tylko się nie pozabijajmy. Ej, patrzcie! Tam się świeci! Za mną! Czekajcie, bo się zgubię. Chodźcie! To miało być warsztaty teatralne, a nie impreza na orientację. Dokładnie. Ej, ktoś tu śpi! Ciemno jest? To śpię. Wow. Poszli w inną stronę. No to co? I tak mieliśmy ćwiczyć osobno. Zatrzasnęły się. Proszę nas otworzyć! Ale tu mamy warsztaty! Pomocy! Dajcie spokój! Przecież nic tam się nie dzieje. Ja mam! Klucza. Tu coś jest. Masz klucz? Nie, stare gazety. Repertuar. Raport. Co za raport? Trafiliśmy do archiwum? Bo ja wiem. Masz o to jakiś magazyn? O, patrzcie, tam może być napisane, kto nas może otworzyć. Może przeczytam. Zarządzenie dnia 1962 roku. Dyrekcja teatru uprzejmie komunikuje, że prawo do pobierania kluczy do pomieszczeń na zapleczu teatru mają tylko i wyłącznie następujące obywatele. Kierownik administracji, główny elektryk, kierownik stolarii, brygady sceny i inspicjent. Tu jest napisane, kto mógł nas otworzyć. 100 lat temu. Wiecie, ja myślałam, że teatr to tylko aktorzy. O Boże, umrze mi tu. Zobaczcie, jaka stara gazeta. Teatr Ateneum wraca do życia. Nie było się komu wziąć za remont, a teraz wzięli się sami przewodniczący PWRN i PMRN. Kto? No czytam przecież. Ojcowie województwa, jeszcze raz okazujemy się troskliwymi tatusiami. Brawo, brawo, brawo! Katowickiej dziatwy i jakby w prezencie gwiazdkowym. Przyznajemy fundusze na kapitalny, generalny i jaki tam jeszcze trzeba remont Teatru Ateneum.
urządzić bar kawowy, a zarazem przechowalnię dzieci, które popijając kakao będą mogły dodatkowo słuchać bajeczek opowiadanych przez aktorkę i grzecznie czekać na mamusie biegające za sprawunkami. Niebo kakaoko. Proszę, kochanie. Dziękuję. Proszę, uważaj, bo gorąco. Dziękuję. No, bądźcie grzeczne. Bardzo grzeczne. Nie wątpię. No, ja tylko na chwileczkę do domu towarowego. Zaraz wracam. Do widzenia. Do widzenia. Opowiem wam bajkę. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w małej chatce w środku lasu mieszkała... Niedobre. Mieszkała dziewczynka z mamusią. Ała! Pewnego dnia... Au! Przestańcie! Zostawcie mnie! Mamusia posłała dziewczynkę do lasu, mrocznego lasu, gdzie był wilk! Straszny wilk, który pożerał takie niegrzeszne bachory, jakby na śniadanie! O, Matko Święta! Co się tutaj dzieje? Ja tylko bajkę opowiadam! To jest skandal, proszę pani! Nie można tak dzieci traktować! Ja przecież skargę do dyrekcji! Ja chciałam zostać aktorką. Nie przedszkolanką. Coś znalazłam. To chyba jakiś list. Do dyrekcji teatru. To, że po 10 latach pracy w teatrze raz się pomyliłam. Pisując miejsce próby w siedzibie zamiast na wyjeździe, jest spowodowane chorobą serca i ciężką nerwicą, której nabawiłam się pracując całymi dniami w strasznych warunkach. Pozbawionym telefonu w maleńkim pokoju, a właściwie korytarzu przejściowym między salą a sekretariatem. No ale proszę mi tutaj nie palić! Ale u nas jest teraz remont, a tu jest teraz palarnia. Szanowna pani, przerwa w próbie jest to przecież... Trzeba sobie zakurzyć. No a ja... Tak? To tutaj próby nie będzie. Skreślam z planu! Służbowa. Stwierdzam, że w dniu dzisiejszym do pokoju użytkowanego przeze mnie, to jest kierownika spraw osobowych, przyszedł obywatel kierownik spraw administracyjnych. Podobno panią interesuje, kto pali w garderobie. Owszem, mnie interesuje. Niechże pani pilnuje swoich spraw. Proszę pana! Proszę siadać. Pan jest w moim pokoju służbowym. Wypraszam to sobie. W pokoju. A to dobre. Pokój służbowy. Wyśmienite, naprawdę. Pokój to może mieć pani sobie w domu. A tu? Tu jest teatr. Palił będę i nikt mi tego nie zakaże. Jak wy przestaniecie palić w biurach, to ja przestanę palić w garderobie. O. To jest pytanie autorytetu kierownictwa. No mi chce wyjść. Przestań, oni już tu na pewno tak nie palą. Chcę wyjść, ratunku! Ona się dusi, musimy znaleźć klucz. Słyszycie, to z tamtej strony. Musi być druga grupa. Aha, to dostaliśmy się w archiwum. Pomóżcie nam. Nie słyszą nas. Są gdzieś blisko. No i gdzie jest ten klucz? Może tu? O, jest.
pomóż mi, stary. Teraz już zupełnie nie wiem, gdzie jesteś. No to jak nas prowadzić? A my tu już nie byliśmy? Trochę straszny ten teatr. Ja się boję. A! Co ty robisz? Niezłe napięcie, jak na początek warsztatów. Myślałem, że będziemy się bawić laleczkami, a tu gramy w thrillerze. A co to? Scenariusz! Pokaż. Scenariusz. Tytuł rozmazany. Ale jakaś notatka jest. Jakby to nasz warsztatek było, zobacz. Słuchajcie! Pamiętam ten dzień. Właśnie pierwszy dzień. To były niesamowite doznania. Wspaniałe, po prostu... paleta doznań. To były prawdziwe motyle w brzuchu. Człowiek był taki podekscytowany. Niepewny, ale chętny, żeby w to wszystko wejść. Żeby zanurzyć się w tym dziwnym świecie. Pierwszy dzień to był dla mnie szok. Taka odskocznia od codzienności w świat artystyczny. Pamiętam, przyszedłem do garderoby, do aktorów. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz, jestem nowy techniczny. Dzień dobry, jestem nowy techniczny, nazywam się Grzegorz. Dobrze, dobrze. Dzień dobry. Nazywam się nowy techniczny, jestem Grzegorz. No i zostałem miło przyjęty. A mój pierwszy dzień to był dzień premiery. Wszyscy pracownicy mieli przyjść na spektakl po południu, a ja zostałam od rana posadzona w sekretariacie. No i wtedy się zaczęło. Halo? Tak, Teatr Ateneum, słucham. Dyrektor? Jest, dyrektor jest. A nie, przepraszam, jednak nie ma dyrektora. A, organizacja widowni, już łączę. Zaraz, nie ten numer. A który to kierownik literacki? Jakie zaproszenia? A, na premierę. Przepraszam, ja bardzo przepraszam. Pierwszego dnia weszłam cichutko do księgowości. Dzień dobry. No, to pani jest ta nowa. To wspaniale, zapraszam. Proszę sobie usiąść. Cudownie. Proszę o sprawozdanie za pół roku zatrudnienia, płac, wydatków, czego tam jeszcze? No, ale prędziutko. Powodzenia. Myślałam, że jeśli to teatr, to będzie bardziej luzacko. A ja do teatru trafiłam właściwie przez przypadek. A panienka do kogo? Teatr jeszcze zamknięty. 7 rano, środek nocy. Ja tutaj do pracy przyszłam, do administracji. No, na razie, bo wie pani, ja tutaj kiedyś będę dyrektorem. Kiedy ja tu będę dyrektorem, wszystko będzie lepiej. Ja byłem wcześniej w Ateneum, na przedstawieniach ze szkolną klasą, ale wtedy nikt się nie zastanawiał, kto tam z tyłu puszcza muzykę światło. Dopiero jak się przyjąłem do pracy, kierownik techniczny pokazał mi kabinę, ale zapomniał powiedzieć, że trzeba czekać na dzwonek od inspicjenta. Panie elektroakustyk, gdzie jest muzyka? A ma być? Proszę bardzo.
Co? Drugi akt? Ale my się jeszcze przebieramy. Szybko, Astera, jest! Gdzie ona, moja świnia? Chodź tutaj. No i właśnie taki był ten mój pierwszy dzień. A ja chciałem być aktorem dramatycznym, komicznym, a nie... Lalkowym. Dobra, chodźcie, wracamy, bo tam nie wiadomo co jest. Musi być bardzo trudne tak grać tymi lalkami. A tam trudne, wiesz, buta, kija, klapka, pitu, pitu. I co, żyje ci ten but? Jak to, czy żyje? No normalnie, czy oddycha? But? No, zanimuj go. Jak? Tutaj w tym notesie jest napisane, jak to się robi. Zwyczajnie, dostaje się zadanie, lalkę do ręki i trzeba ją pokochać. Trzeba przyjść przed lustro, porozmawiać, żeby ją poznać, polubić. Oddychaj! 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 Oddychaj. Czekaj, czekaj, ja cię nauczę oddychać. Czekaj. Ja cię nauczę. No, ja też. Może karpia? Pamiętam, jak o 4 rano z naszym kierowcą jechałam na stawy rybne w rejonie Świerklańca, by przywieźć dla pracowników żywego karpia na święta. Moi Państwo, ja
jak byłam młoda. Też występowałam na scenie. Grałam w teatrzykach szkolnych. A, no to ma pani Karpika. Dziękuję, młody człowieku. Te trudne czasy przeżywaliśmy razem. Nie tylko w pracy, a i na urlopach. Ahoj, załogo Teatru Ateneum! Łajba radosna przygoda już czeka! Gotowa do wypłynięcia na mazurskie wody! Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry. Jaka piękna pogoda. Morski statek cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści. Hej ha, kolejkę nalej, hej ha. Czołem, kapitanie. Czołem. To co, kochani? Płyniemy na wakacje! Wszyscy gotowi? Tak, tak. To wypływamy! Lek, lek. 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 Jaka piękna pogoda. Biorą. Jeszcze nie, trzeba będzie poczekać. Nie ma tak wypoczynek w drugim sezonie. A pamiętacie tamten sezon z remontem generalnym? Kurz, pył, trzęsienie ziemi. Koniec świata. Za to ojcowie województwa. Jacy oni dumni byli. Tylko pan skakałkiem skanery w końcu nie zrobił. Za to jaka afera z tą palarnią była. Proszę mi tu nie palić, ja tu pracuję. Jest to było. O, bierze. Jaka duża, jaka ciężka, nie dam rady, sama na kwentem topi. Raz, dwa, trzy. Gdy wróciliśmy, to okazało się, że w sklepach są puste półki. Tylko gruzińska herbata, ocet. I nic więcej. A zaopatrzenie? To dopiero wyzwanie. Idziemy, robimy zaopatrzenie. Do teatru potrzeba mnóstwa rzeczy. Materiały. Gąbki. Szminki. Guziki. Papiery. Środki czystości. Bielizna. Bibeloty. Narzędzia górnicze. Konfetti. Łańcuch dla krów. Bo akurat potrzebny do spektaklu. A jak to wszystko zapakować? Dowieść. Przywieźć. Załatwić. Kapelusze z opery. Trzewiki na miarę. Toczone z drewna główki lalek. A nawet proch. I deski do scenografii. O nie! Deski to ja kupuję sam. Stolarz musi być dokładny i znać się na... Tak jest, drewnie, oczywiście drewnie. Przebieram te deski, oglądam, uważam, żeby nie było za wiele sęków. Najlepsze deski to są świerkowe deski. No ja zabieram się stąd, kochanieńki. Tu się widzisz, że ciotki sprząta. Dzieci zaraz przyjdą. Co znowu? Alergia. Mam alergię na kurz. No to świetnie, dawaj mocniej, może nas usłyszą ci z drugiego zespołu. Mam być blisko. Kurz, kurz, kurz. Cicho. Są gdzieś blisko, nie słyszycie? Ej, słychać ich. Ten za mną, chodźcie. Co tam jest? Studnia. Ale co takiego? Nie słyszeliście? W latach 60. odkryto tu studnię do pojenia kopalnianych koni. No to już po nim. Szkoda chłopa. Czekajcie, ja go ratuję. Czekaj! Zwariowaliście! A co? Na żartach się znacie? Ładnie mi żart. No przestańcie, jesteśmy w teatrze. Myślicie, że aktorzy nie żartują? A ty niby skąd wiesz? Słyszałam taką jedną historię o tym, jak młody aktor przyjął się do pracy. Stary, a słyszałeś ten żart? No dajesz. Jak się nazywa foka bez oka? No jak? No
Nie wiedziałam, że aktor sobie tak żartuje na scenie. To tak można? Tak, podobno kolega kolegę może rozśmieszyć, czyli zgotować. Ale tak, żeby widz nie widział. No, gorzej jak to nie jest żart, tylko wpadka. Robalu, chyba zabłądziliśmy, bo tu ani płotka nie ma, ani huśtawki, ani ławeczki. No nic, Robalu, pójdziemy poszukać. Wejdziemy jeszcze raz. No i dlaczego nie ustawiłeś płotka? Ja nie ustawiłem płotka, to ty miałeś ustawić płotek. Ja miałem ustawić ławkę. No i zapomniałeś. No bo nie ustawiłeś huśtawki. To przez to mucha. Panowie, spokojnie, spokojnie. Nic się nie stało. No i widzisz, to jest właśnie cały teatr. Trwa przedstawienia, to taka sytuacja. I trzeba reagować. Ale najważniejsza jest współpraca. No właśnie, współpraca. Pani scenograf, gdzie my to mamy postawić? No nie wiem. Może tu? Idzie, idzie. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Tylko i nosimy. Jakby z nami omówili, to nosilibyśmy krócej. Dokładnie. Pani scenograf, my do szybkiej przemiany. Jak to miało tutaj wyglądać? Jak to sobie to miało wyglądać? No, szybciutko. Ja tam nie przyję z każdego. Oj, to brawo. Obetniemy i będzie ugniatało. Ale na pewno odciąć? Tak, odciąć. Dobrze, tak to miało wyglądać. Proszę, obróć się, obróć się. No, pani scenograf. Nie no, kostium świetny. Tylko czemu ta sukienka ma zaszepnąć na plecach? Oj, tam od razu na plecach. Chodź, dziecko, chodź. Dobra, ustawiamy. Widzisz, jak my dobrze ustawimy, tak to dobrze zagra. W końcu teatr to takie połączone, znaczy... Choćby tylko któregoś zabrakło. Dobrze, zaczynamy próbę! Zapraszam! Ja tutaj tylko poprawię krzesło, panie reżyserze. I równo. Dobrze, dobrze. Już mówię. Powiedz mi. Powiedz mi. No ale o co chodzi? Zapraszam. Proszę mi z tej schodów tutaj zejść. Proszę panie, ale o co chodzi w ogóle? Pani inspicję, co się dzieje? Panie reżyserze, bo nie ma jeszcze wszystkich. Co? Aktorów nie ma? Nie, aktorzy są. Nie ma jeszcze technicznego. Czyli statysty, który miał zagrać króla. Króla nie ma? Jak to nie ma króla? Tyle generalna, nie ma króla. Zrywam przedstawienie, nie będzie premiery, nic nie będzie. Boli mnie serce.
Puść do mnie! I co my teraz zrobimy? No co my teraz zrobimy? A może pan dyrektor by na tronie za króla usiadł? On tak. Ale ja? Tak, statystować? Tak, za technicznego? Nie! Ale to świetny pomysł! Ale się jestem dyrektorem! Ale jest statysty dyrektorem! Dramatycznym! Tak, niech pan sądzi naszego miela! No matko! Witaminkę za na uspokojenie? Poproszę. Od razu lepiej. No wykapany król, wspaniale wygląda. Jak mu korona leży. Perfekcyjnie. Odwrotnie ta mucha. Przepraszam, panie dyrektorze, już poprawiam. O! Techniczny się znalazł. Taki jakiś... niepodobny, ale niech będzie, niech będzie. Gramy! Chcesz mnie zabić? Panie dyrektorze, spokojnie. Ja pana dobrze ustawię, pan dobrze zagra. Oskar. I byle do premiery. Żarty żartami, ale nigdy nie znajdziemy wyjścia, jeśli nie będziemy współpracować. No to chodźmy wszyscy w jedną stronę, żeby się nie pogubić. A może pójdziemy tamtędy, o tej zejściowej? Co to było? O, zero współpracy. Może tu straszy? Żoniby duchy? No, żona pierwszego dyrektora podobno. Co za bzdury? Bzdury, nie bzdury. Teatr to niezły horror. Czytaj. Katowice. Luty 1977. Z uwagi na chorobę aktorki obywatelki LW. Zaleca się obywatelowi AM granie roli pacydła. W sztuce pacydło. Nie śpi. Pacydło? Co to za cydło? Ty będziesz pacydło. Nie, ty będziesz pacydło. Nie, ty będziesz pacydło. Pacydło. Ona jest pacydło. Że jest pani Beresza. Tak, jest pacydło. Ty za to jest Beresza. Ty jesteś pacydło. Co wy wiecie o horrorze w teatrze? Nagłe zastępstwo. To jest prawdziwy horror. No ale co ja mam robić? Iść na tamtą stronę. Nie, na tamtą stronę. Przynieś miseczkę. Podaj miseczkę. Zapal lampeczkę! Przenieś lampeczkę! Podaj miseczkę! Skraść lampeczkę! Przenieś miseczkę! Podaj laleczkę! Zapal lampeczkę! Nie, nie, nie ta miseczka! Nie ta laleczka! Nie! Koszmar! Tych horrorów w teatrze bywa więcej. Posłuchajcie. Przypominam, że wraz z główną księgową nie otrzymano dotychczas wyjaśnienia, dlaczego 16 stycznia bieżącego roku nie było publiczności na drugim spektaklu pod tytułem O krasnoludkach i sierotce Marysi. Widowisko, do którego zespół aktorski i techniczny był gotów, nie odbyło się. Teatr poniósł znaczne koszty. Halo? Tu organizacja widowni. Gdzie są dzieci? Zaraz daję pierwszy dzwonek. Jak to były niegrzeczne? Co nie ta ospa? Sierotka Marysia. Boże, moje wrzody. No ja rozumiem, że pani rozumie, ale ja muszę mieć widownię! Tylko dozorca? Ma trzy kotki? No dobrze, no niech będzie dozorca z kotkami. Na widowni. Boże, moje wrzody!
hospicję. Gdzie jest moja lalka? Boże, lalka w magazynie! Ale masz tą! O Boże, co za horror! Idzie grzesz przez wieś. Głowa mu odpadła. No, dobrze poszło, nie? Zabiję cię. Jak cię dorwę, to chyba cię zabiję. Ale to przez przypadek, ile mi spadł na klawiaturę. Wyłączyłeś mi muzykę w połowie piosenki! Zapomniałam przez ciebie tekstu! Ale ona nie była jakaś taka dobra, moim zdaniem. Zabiję cię. Nie ma nas czym ubolewać. Zabiję cię! Zabiję cię! Poczekaj! Już jedzie tam! Już jedzie! Zabiję cię! My nigdy stąd nie wyjdziemy! Pobłądziliśmy jak dzieci! Bo przecież jesteśmy w teatrze lalkowym! No i co z tego? Po prostu, dzieci kochają taki teatr. Zobaczcie, coś znalazłam. Jakąś pocztówkę chyba. Z 1962 roku. Mnie się w tych przygodach wszystko podobało. Wszystko było piękne. Przygody listonosza Stempelka naprawdę były ciekawe. Myślę, że się na mnie nie gniewasz, że dopiero teraz posyłam ci ten list. Dziękuję ci, Stempelku, za depeszę i pozdrawiam serdecznie. Urszulka. Pieczątka. Świerklaniec. Ta dziewczynka napisała list do postaci z przedstawienia. Pewnie lalkowej. Uwierzyła, że lalka jej odpisze. Bez przesady. Ja taki naiwny za młodu nie byłem. Albo nie pamiętasz, albo nie chodziłeś tutaj na przedstawienia. Zapraszam tutaj, ale szybko go się zaczyna. Siadamy co drugie miejsce. Nie jemy i nie hałasujemy w teatrze. A ty, złociutka, pochodź tutaj proszę. Zaczyna się za nas? Patrz tam. Zaczęło się. O! Haha, jestem straszne pacydło i wszystko zepsuję. Haha, jestem straszne pacydło. Zobacz, co oni tam robią. No, proszę się nie śmiać. Śmiać się, śmiać. Patrz. No. A pani co robi? Sika, no. Ładny przykład daje pani dzieciom. Haha, dosypię Azurkowi tabletek usypiających do miseczki. Nie! 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 Nie rób tego! Azorek, uciekaj! Azorek! Haha, dosypię Azurkowi trucizny uśmiercającej do miseczki. Nie! Azorek! Nie! 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 Azor! Gdzie jest to wstrętne pasydło? No i co ja mam zrobić z tym pasydłem? Wsadź go do więzienia! Wyprowadzić go! Nakopać mu do... Wynoś się, ty łysy z boju! Jeszcze ja, ale już nie ma biletu. Jak to nie ma biletów, jak obiecałam wnuczkowi spektakl? Widzi pani, że wszystkie miejsca są zajęte? Jak wszystkie zajęte, jak co drugie wolne jest? Bo takie czasy, że musi być wolne. To wie pani co? Ja usiądę na podłodze. Ha! Nie może pani, bo przepisy przecież po... A pan co robi? No nagrywam. Przecież nie wolno. No, ale ja tak tylko dla synka. Ale synek siedzi tutaj i ogląda. No to tak na pamiątkę. Cicho, popatrzcie po was rządnie!
cudowne grać dla takiej publiczności. No pewnie, nawet pacydło. Ja tam bym wolała zagrać królewnę. A ja... to bym wszystko zagrał. O! O! Żyjesz? Pewnie, że żyję. Lalkarz musi być twardy! Słuchajcie, ja mam już dosyć! Przeszukaliśmy wszystkie szpargały, a klucza jak nie było, tak nie ma. Nie wyjdziemy! Tamta grupa na pewno ma już warsztaty. Dawajcie, wyważamy też. Dobra, dawaj. Raz. Dwa. Dawaj, chodź tu. Nie da rady. Łom potrzebny, dawaj. Ej! Przestańcie, przecież się trzeba otworzyć sposobem. Wiecie, jak w teatrze każdy reżyser pracuje inaczej i od sposobu jego pracy wiele zależy. No właśnie, z jednym aktor się rozmieni, a z drugim spotka w połowie drogi. A co wy takie mądre jesteście? A poprzeglądałam trochę w tych papierach, jak ważaliście drzwi. Jakieś tam wspomnienia, raporty, relacje o pracy nad spektaklami. Panie reżyserze? No chyba to jest oczywiste. Chłopie, co ty robisz? Nie top tej lalki. Nie top lalki. Daj, patrz. Widzisz tak, o tu. Widzisz? Patrz. Tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, tu. O. To dziewczyna. No, trzymaj chłopie, poradzisz sobie. Tylko pamiętaj, żeby tej lalki nie topić. Sakra dziecka! Co to je? Co to je, ja pytam? Dziecka, to jest wyborne. Wyborne. Tylko tu troszkę poprawimy. A tu jeszcze troszeczkę. Kocham aktorów. Wyście są bardzo talentowani. I wasi techniczni, i pan stolarz też. Właśnie, co ja mam zrobić z tymi deskami, jak ja tam? Jak zrobisz, będzie dobrze. Byle fungowało. A ty, dziecko, kiedyś zagrasz chłopca w moim spektaklu. No, to próbujemy, próbujemy. No i dziewczyny, no patrzcie. Nie róbcie tak, tylko zróbcie tak. No wiecie, taki lans, na Insta sobie pooglądajcie. Podbijam. Podbijam. Pas. Pani Inspicję! No? Idzie tu w końcu ten reżyser, czy nie? Bo ja wszystko, co miałem, to już karty przegrałem. Nie idzie. Od 3 bitych godzin myśli nad tym, jak zrobić dym na scenie. Choreografia. Się wzruszyła. Jaki śliczny sweterek zrobiłaś. Piękne, piękne. Dobrze, to zaczynamy. Czy to się odzywa mały wilczek z lasu? Nie. Czy to się odzywa mały wilczek z lasu? Jeszcze raz. Od początku. Au.
Czy to się odzywa mały wilczek z lasu? Nie, nie, nie. Posłuchaj. Czy to się odzywa mały wilczek z lasu? Mały wilczek z lasu. Wilczek. Wilczek. Dokładnie. No to jeszcze raz. To się odzywa mały wilczek z lasu. Nie, posłuchaj. Czy to się odzywa mały wilczek z lasu? No to tak powiedziałem. Nie powiedziałeś. Czy to się odzywa mały wilczek? Mały wilczek z lasu. Z lasu. Wilczek. Wilczek. Czy to się odzywa mały wilczek z lasu? Tak. Czy to się odzywa? Mały wilczek z lasu! Mały! Mały wilczek! Mały wilczek z lasu! Tak! Mały wilczek z lasu! Czy to się odzywa? Niech pan sobie weźmie tę robótkę. Niech sobie pan już jedzie. My sobie spektakl sami dokończymy. Może uda nam się zagrać coś więcej niż pierwsze zdanie. No to co? Który sposób pracy jest najlepszy? Czy ja wiem? Ważny jest efekt. Zobaczcie. Serdeczne gratulacje z okazji 450 spektaklu pod tytułem Zamazany, nic nie widać. W reżyserii Petr... No też nic nie widać. 450 spektakli? To co oni to z 15 lat grali? Ja wiem, co to jest za spektakl! Pokażę wam. Nogi! Nogi! Mam nogi! Tam chodzę! Idę do szkoły! Uważaj! Przewrócisz się! Uważaj na nogę! Jestem prawdziwym chłopcem! Jestem prawdziwym... Jojo! Co wy robicie? Zwariowaliście? A co? Mieliśmy dać ci się połamać? Jeszcze by tego brakowało. Kurczę, jak nie było, tak nie ma. To druga grupa! Pewnie już ćwiczą na scenie. Tylko jak to otworzyć? Nie wyjdziemy. A podobno jak się połknie bakcyla teatru, to już koniec. O tobie. Co ty opowiadasz? No tak! Całe życie podporządkowujesz teatrowi. Tylko on się liczy. Ciekawe, czy tutaj też tak jest. Dzień dobry, panie dyrektorze. O, nasz amant. Co pana, która tutaj sprowadza? Chciałbym się ożenić. Może pan z stronę jakąś ładną, miłą dziewczynę. Słucham. Ja do pracy, lalkarka. Pasuje? Pasuje. Pewnie, że pasuje. No słuchaj, kochanie, kiedy się pobieramy? W sobotę? Skarbie, w sobotę to ja gram spektakl o kotku w Kapitolu. W niedzielę lepiej. Słoneczko, zapomniałeś, że mój zespół ma przedstawienie materiału. Piątek? Ja mam próbę czytaną. A może wtorek? A nie, jak to zrobię jutro. Czwartek odpada. Spektakl wyjazdowy. To może środa. To idealny dzień na ślub. A gdzie skąd na pewno się przyjść w wakacje? Tak. A może przyszłabyś do nas na spektakl? Taką fajną bajkę radę. Może. A może inspicjentką u nas zostaniesz? No właśnie się posada zwolniła. Może. A moją żoną zostaniesz? Wygram dla ciebie w totka. Może. Dzień dobry. To u was miałem żarbeczkę wkręcić? U nas, kochaniutki, u nas. Jak tam było na wyjeździe? A dobrze.
Tylko aktorce podczas piosenki padło od suchy i chciała mnie zabić. Ale przeżyłem. A jak wam scenografia idzie? No muszę. Te podprawy. Czyli jak zawsze. Dobra. Kręciłem energooszczędną. To wam dłużej wytrzyma. Teraz! Znowu wam się żarówka zepsuła. To już 15 w tym tygodniu. Kręcaj, młody człowieku, kręcaj. I następne. Gdzie jest ta żarówka? A ja bym tak chciała, wiecie? Zakochać się? Tak, w teatrze. I żeby mi go tak kiedyś było brak. Jak w tych wspomnieniach. Co tu się dzieje? A bo te się drzwi zepsuły i tak się tak. No się zepsuły. Jak to się nie da otworzyć, się zepsuły? No widzi pani? A co wy tu robicie? Co się tu dzieje? No już wszystko w porządku, już po tej awarii. Zaraz zaczną się warsztaty, za chwilę przyjdą do was prowadzący. Chodźcie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Odchodząc z Ateneum dostałem swoje zdjęcie portretowe z Pinokiem w ręku. Wisi u mnie ten portret. Brakuje mi tego, że jest drugi, trzeci dzwonek, że coś się zaczyna dziać. Brakuje takiego oddychania, że się czuję widowny. Są dni, że mi się łezka wokół zakręci, bo mi brakuje tego gwaru, ruchu. Brakuje takiego oddychania, że się czuję widownie. Najbardziej brakuje mi kontaktu z widzem i sceną. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi. Po to się jest w teatrze, żeby dać siebie widzowi.